Hej, witam Cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. No a dzisiaj właśnie, co dzisiaj zobaczymy? Co zastąpi gaming? Możesz wziąć udział w głosowaniu, bo zawsze w poniedziałek startuje głosowanie i rotuje tymi przeglądami, żebyśmy mogli zobaczyć większą ilość spółek, żeby też było to urozmaicone. I na karcie społeczność co poniedziałek masz możliwość wytypowania przez siebie tutaj sektora, na który zwrócimy uwagę i popatrzmy, czy też indeksu. Dzisiaj z tego co widzę, oglądamy OZE, bo 32% głosów oddane jest właśnie na ten sektor. WIG 25 wybranych 18% zebrało, Pogromcy 15%, SWIG 85 25%, czyli był też bardzo blisko i zostawić gaming było 10%, czyli gaming dzisiaj zastępujemy odnawialnymi źródłami energii i tym sektorem notowanym na giełdzie. Czyli to wszystko w tym nagraniu. Jeżeli jesteś ciekawy, to zapraszam do pozostania. Jak zostajesz, pamiętaj o formie podziękowania, wrzuć łapę w górę i komentarz. I jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to zapraszam Cię również do subskrypcji i dzwoneczka, by pozostać ze mną na dłużej. A ja nie przedłużając, przechodzę już od razu do tego, jak zakończyła się piątkowa sesja, żebyśmy mieli tutaj porównanie, odniesienie do tego, czy to był dobry dzień dla branży OZE, czy też nie. Czy wieczby pomogły, czy też nie. Columbus 6,76 na plusie, bardzo ładnie. LQ 4,48, ML System 4,22, Foton 3,23, powyżej procenta fotowolty, Unimoty i 0,1 baton i powyżej zera tak naprawdę na plusie. Grodno, Polenergia, Brass bez zmian. W korekcie mamy Nowawis minus 9%, MD Energia 8,67, Rubicon 5,45, Piąteczkę, Letus 3,88 i Terraot. To są największe spadki, a jeżeli chodzi o obroty, to 2 miliony 600 Nowawis, Biomas, Bańkę 400, Bańkę 300, MD Energia i cena za poszczególną akcję. Widzimy, że tutaj ML System, za niego trzeba zapłacić za jedną akcję 79 zł w piątek, Columbus 75,80, 45,60 za Polenergię, a można powiedzieć najtańszy, bo za jedną akcję Brasa trzeba zapłacić 30, niespełna 6 groszy, G-Energy 69 groszy, Termo 73 grosze i powyżej złotówki dla fotowolt. To są najmniejsze tutaj ceny, jeżeli chodzi o właśnie branżę OZE. I zobaczmy sobie, jak to wygląda na poszczególnych wykresach. Tradycyjnie coś dla Ciebie przygotowałem, a dokładnie będzie to 6 spółek, które dzisiaj zobaczymy. Tradycyjnie, skoro widzieliśmy ostatnio OZE, no to starałem się wybrać coś, czego nie widzieliśmy, abyśmy mogli również zobaczyć trochę inne spółki, bo tam poziomy są jasno określone. Można sobie zawsze odtworzyć nagranie historyczne i doskonale wiadomo, jak to się będzie mniej więcej kształtować i poruszać. Oczywiście pamiętajmy, że rynki są nieprzewidywalne i co się na nim wydarzy, absolutnie nikt tego nie wie, ale mniej więcej wiemy, które strefy mogą być istotne pod najbliższą rozgrywkę i warto je śledzić. Pamiętaj oczywiście, że to, co widzisz, jest już moją prywatną opinią, nie sugeruję się tym, dokonaj własnej oceny sytuacji i własnej analizy. Pamiętaj również, że oglądamy tutaj wykresy w ujęciu w interwale tygodniowym, czyli interesuje nas dłuższy horyzont czasowy. I startujemy od biomasu. Biomasu, którego dawno nie widzieliśmy, ale biomas po tej zwiałce również tutaj dosyć konkretnie odbija, bo widzimy, że praktycznie doszedł do testu poprzedniej strefy, czyli mamy dosyć ładne odreagowanie i wykonanie ruchu powrotnego, również rozjeżdżającego poszczególne strefy bardzo silnie. Co ja zawsze podkreślam, bo rozjechanie stref silnie jest silnym tutaj sygnałem dla spółki, że ona ma ochotę dalej kontynuować swoje wzrosty. Widzimy, że wraz z pokonywaniem kolejnych stref paliwo oczywiście na biomasie się pojawiało i w tym momencie dochodzimy również do testów praktycznie już poprzednich tutaj stref, które były wyznaczone, czyli co teraz musi nastąpić? Dosyć prosty case. Podejście, ewentualne odpadnięcie i rozjechanie rakietą tego poziomu, jeżeli to, co widzimy, jest prawdą i jeżeli biomas miałby dalej rosnąć, ale równie dobrze od tej strefy może odpaść i kontynuować albo ruch range'owy, albo ruch spadkowy. Jeżeli będziemy mieć słabość, pamiętajmy, że rynku nie trzęsą informacje, szczególnie w branży ozony są bardzo istotne. Wiemy, że jak idą pozytywne informacje, jakieś pozytywne kontrakty, to również wpływa to bezpośrednio na to, co obserwujemy i widzimy na poszczególnych wykresach, dlatego warto je śledzić na bieżąco i rozmawiamy o nich zawsze na podsumowaniach sesji, czy nawet wrzucam to na Twittera, jak gdzieś jestem dostępny i mam możliwość to zrobić. Tak więc jak nie jesteś na Twitterze, to bezpośrednio z jakinwestować.com z prawy górny róg i możesz się przenieść na Twittera. Tak więc tak, biomas widzę, na razie pokazuje nam tutaj siłę, zobaczymy, czy jest w stanie kontynuować ten ruch wzrostowy w dalszym okresie czasu. I zerknijmy sobie na Remorsoral, bo to też dawno nie widzieliśmy tej spółki. Też ona jest po dosyć silnej korekcie, zresztą dużo spółek z tej branży wykonało dosyć ciekawe zjazdy. Do tych popatrz, to są te poziomy, które ja zaznaczyłem już dawno, jak sobie tworzysz historyczne nagrania, to zobaczysz te poziomy i one jak najbardziej trzymają, są delikatne, ewentualnie nadbicia, czasami wchodzą, można powiedzieć, w punkt. I teraz po tym odreagowaniu, wyciągnięciu, popatrz, idealnie przed strefą i mamy przebicie, teścik praktycznie poprzedniej strefy i teraz wybicie tej strefy będzie pokazywać, że Remersolar chce kontynuować ruch wzrostowy i być może będzie chciał nawet przetestować poprzednie szczyty, bo tego oczywiście nie wiemy, ale na to wygląda w tym momencie, jakby się ustawiał właśnie pozytywnie. Odpadnięcie z tej poziomu poniżej tej strefy niestety będzie świadczyć o słabości i tego, że Remersolar nie jest do tego gotowy.
Czyli jesteśmy w dosyć ciekawym momencie na tej spółce. Jeżeli chodzi o Pol Energia, czyli PEP przed nami, widzimy, że konsolidacja cały czas trwa, widzimy, że ręcz tutaj można go zawęzić, wąski cały czas jest rozgrywany, to zejście miało miejsce, ale od razu było wejście i przetestowanie poprzedniej bandy, czyli idealnie tutaj poziomy są trzymane. Odpadnięcie teraz i wyjście dołem z tego poziomu, który teraz pokazuję, no to jak dla mnie to jest test sekwencji niżej i chyba to jest jasne i oczywiste. Wybicie górą tego poziomu, jeżeli będzie paliwo i będzie rakietą rozjeżdżany ten poziom, no to jest jak dla mnie test poprzednich szczytów. Tak to na najbliższy czas na Pol Energii szybko zwięźli konkretnie widzę. Jeżeli chodzi o BRAS, bo tego też dawno nie widzieliśmy, to jest jedna z tych tańszych spółek z branży OZE, którą obserwujemy. Również sytuacja jest bardzo chyba jasna i klarowna. Nie ma co tutaj przedłużać, popatrzmy. Widzimy, że wybicie dołem tego poziomu, no to jest zjazd minimum do testów poprzednich szczytów. Tak jak tutaj widzę, przełamanie ich niestety będzie świadczyć o dużej słabości i nawet teście poprzednich minimów, raczej poprzednich szczytów. I to już będzie bardzo, bardzo negatywny sygnał, tym bardziej, że sporo osób się zapakowało tutaj na tych dużych poziomach i prawdopodobnie również tam jeszcze siedzą, nie skrzyżowali tych pozycji, no i pewnie się modlą teraz o to, żeby ten braz wrócił, a wrócić kiedy może? Kiedy przełamie, rozjadą rakietą tą strefę, jak ją rozjadą, no to muszą rozjechać potem tego ręcza i zielone światło do tego, że być może wrócimy na wyższe poziomy. Tak więc klarowna i jasna sytuacja jest na brasie. Mamy dosyć ciekawy moment, jeżeli braz będzie miał paliwo, będzie miał dopływ wolumenu i będą kupujący, no to prawdopodobieństwo tego jest potem większe, że możemy wkroczyć z powrotem w zakres tego rozegrania. Dosyć jasny, klarowny jest tutaj braz. Jeżeli chodzi o Kolumbusa, no Kolumbus, no to jest ten pierwszy, można powiedzieć, że ten taki król OZE w naszym kraju i zobaczmy, tak jak CD Projekt Gamingu, no to o Kolumbusie myślę, że możemy dużo, dużo dobrego powiedzieć i widzimy, że również tutaj Kolumbus wygląda bardzo ciekawie. To zejście oczywiście również miało tutaj miejsce, czyli to jest istotny poziom, który jeżeli Kolumbus będzie chciał testować, no to będzie dosyć ciekawy pod rozpatrywanie go, pod obserwację, czy tutaj popyt się uaktywnia, czy wybierając go w tą strefę, czy też nie. W tym momencie odpadnięcie z tych poziomów, no to może właśnie pokazywać się słabość na Kolumbusie i wolę przetestowania tych właśnie jeszcze raz poziomów, chociaż jeżeli teraz będą chcieli znów dodać paliwa do wzrostów na Kolumbusie, no to wybicie zaraz tego tygodnia, który się właśnie jest za nami, no to będzie dawał szansę na podejście raz pod strefę, a je rozjechanie potem rakietą, jak ja to mówię, bo oczywiście pamiętajmy, że każda strefa powinna być zretestowana i to by było jak najbardziej prawidłowe, chociaż jeżeli mamy silne ruchy, no to one są rozjeżdżane jednostajnie i to też nie jest nic negatywnego i potem mamy pół strefy zaznaczoną, tak więc podejście, rozjechanie tych stref to w konsekwencji jest potem test poprzednich szczytów. Zobaczymy, czy to jest w ogóle możliwe. Pamiętajmy, że nie wiemy, jakie informacje na rynek napływają, a informacje są najistotniejsze w tym biznesie. Tak, żebyśmy wiedzieli, jakie info napływa ze świata, jak i również z poszczególnych spółek. Tak więc Kolumbus, ciekawy tydzień przed Kolumbusem. Zobaczymy. Zresztą widzimy, że on zachowuje już też takiego włoskiego ręcza, bo jak tutaj sobie rozrysowujesz ręcza, ja go czasami pokazuję też, jak to wygląda, to widzimy, że tutaj idealnie on jest zachowany. Jeżeli chodzi o spółeczkę na deser, to jest Zero Baton, który nawet się u nas chyba w hitach pojawił w piątek, z tego co pamiętam. On też zareagował dosyć ciekawie, nadbijając tam poprzednią strefę, wkraczając w poprzedni ręcz i od razu go potem wyciągali i wyciągali go dosyć skutecznie, bo praktycznie przetestowali następną strefę, którą tutaj zaznaczałem, czyli jeżeli teraz rozjadą tą strefę, no to w grze jest oczywiście test tych poziomów, które tutaj zaznaczyłem. Odpadnięcie z tego poziomu, bo oczywiście może być słabość, no to będziemy testować sekwencję niżej i widzimy, jak to będzie w tym momencie wyglądać. No, jestem bardzo ciekawy. Przebicie tego poziomu tutaj, który jest pokazany, daje dosyć ciekawą sytuację na to, że będzie szansa na podejście z Baton na wyższe poziomy. Może być to bardzo ciekawa rozgrywka. I zerknijmy sobie na portfel. Zerknijmy sobie, jak portfel wygląda na branży OZE, bo on również jest tutaj dosyć ciekawy. I zobaczmy sobie, jak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o to. Widzimy, że Nowawis, który puścił tą informację, my ją widzieliśmy na podsumowaniach sesji dziennej, z tego co pamiętam, to właśnie tam była eksplozja na Nowawisie, bardzo silne odbicie i mamy w tym tygodniu 52% do góry, to jest kosmiczny wzrost. Biomas 22%, 15 Sanex, 15 Zero Baton. Na Sanexie pamiętajmy, że był split, stąd taka, można powiedzieć, mała cena. MR System 7%, 6,67 Photon, Columbus 6,6%, Reversorol, Figen bez zmian, MD Energia 46 na minusie, 67 Interaut na minusie, 1% Unimot, G-Energy 1,43 na minusie, PEP 2,5% na minusie, Brast 5% w korekcie, LQ 5, 10 Termo i 22% Letos w dół i wynik tego tygodnia też 4,61 na plusie, czyli widzimy, że cały czas branża OZE dosyć ciekawie tutaj się zachowuje i widzimy od początku roku największymi wzrostami może się pochwalić cały czas jednak Brast 562%, Letos 479%, Columbus 395%, Sanex 195%,
Remen Strada 190, 187 L System, Figen 179, Photon 146, Bioma 133, 115 Termo, 114 z rywem Zebaton, Novavis 77, czyli widzimy, że pomimo tak kosmicznego wzrostu, no to Novavis jest raczej w dolnej części stawki. PEP 68, 54 MD Energia, Unimo 34, 33 G Energy, Interaloud 1 czy 476 ELQ. Czyli mamy tylko dwie spółki, które są tańsze niż na początku tego roku, od 2 stycznia. I widzimy, że ujęcie portfela właśnie w tym horyzoncie czasu to jest wynik 164,62 na plusie, czyli widzimy, że no bardzo mocno odbiega od historycznego szczytu, bo to było ponad 355%, ale cały czas jest bardzo atrakcyjny, czyli ci wszyscy, którzy nawet uwierzyli w branżę OZE, no stosunkowo późno, bo my OZE obserwujemy już od zeszłego roku, kiedy były już te spektakularne rajdy, między innymi na Kolumbusie, czy też na innych spółkach, tam było po kilkaset procent, tam Kolumbus chyba nawet ponad 1000 od tych poziomów, które obserwujemy. I teraz cały czas spółki nawet od tego roku, od początku rosną, nie wspominając już o tej korekcie, która miała miejsce w marcu na fali szkodnika, czyli widzimy, że sektor cały czas wdzięcznie pracuje dla swoich inwestorów, dlatego warto go obserwować, warto wyczekiwać jakichś ciekawych miejsc, ciekawych korekt, no bo po ciekawych korektach mogą mieć nas miejsca właśnie takie ciekawe odbicia, które tutaj widzisz, a obok takich chyba zwrotów w tak szybkim czasie no obojętnie przejść nie można. Tak więc tak to wygląda. Daj znać w komentarzu, czy rozgrywasz branżę OZE, czy interesuje Cię ten sektor, czy masz w portfelu właśnie spółki, a jak tak, to możesz się nawet pochwalić jakie. I zapraszam Cię oczywiście na kolejne już materiały. Pozdrawiam Cię serdecznie. No i udanego przede wszystkim już tego, można powiedzieć, końcówka września się cały czas tutaj mocno zbliża. Udanego tygodnia. Pozdrawiam, trzymam kciuki za wyniki. Hej!